Halo? Donoszę, że każdy, kto zamówi prenumeratę Tygodnika Powszechnego, dostanie w prezencie moją książkę Połączenie odebrane. To byłem ja, ksiądz Adam Boniecki. Trzy. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Proszę Państwa, nim zaczniemy spotkanie, to poproszę Anię Dziurdzikowską z Tygodnika Powszechnego. Aniu, dobry wieczór Państwu. Tygodnik Powszechny specjalnie na dzisiejsze, z okazji dzisiejszego spotkania przygotował dla Państwa, jak również dla osób, które oglądają nas aktualnie na Facebooku i na stronie, ofertę prenumeraty kwartalnej w promocji za 99 zł. Do tej prenumeraty dołączona jest książka księdza Adama Bonieckiego, Połączenie odebrane. Prenumerata będzie na stronie do 3 godzin po spotkaniu, więc zachęcam tutaj Państwa do zakupu. Ale książka gratis. Oczywiście. Tak. Bardzo, bardzo dziękujemy. Jak widzicie Państwo, jest jeszcze szansa na dobry prezent. Dobry wieczór raz jeszcze. Gorąco witam na spotkaniu z Anią Goc. Dzień dobry. Reporterką Tygodnika Powszechnego i redaktorem naczelnym Tygodnika Powszechnego, księdzem Adamem Bonieckim. Byłem. Okazją do tego spotkania jest książka, która właśnie wyszła w wydawnictwie Znak. Książka nazywa się Rozmowy o życiu i jest absolutnie niezwykłą pozycją. Jak pięknie napisał Michał Okoński, również dziennikarz i redaktor Tygodnika Powszechnego, we wstępie, trzeba niemało wolności wewnętrznej, żeby zdobyć się na takie wyznania, na jakie zdobył się ksiądz Adam w tej książce. I wolność nie bez powodu jest jednym z najczęściej nawracających tematów tych rozmów. Zachęcam serdecznie, są tacy już ludzie, którzy byli w stanie tą książkę przeczytać w jeden wieczór. Ale nim zadam pytanie, chociaż to właściwie będzie pytanie. Proszę Państwa, mogłoby nas być tu jeszcze więcej, mogło być więcej kobiet, ale dzisiaj jest wielkie święto kobiet, więc niektóre kobiety świętują. Księże Adamie, czego ksiądz życzyłby kobietom z okazji setnej rocznicy praw wyborczych dla kobiet? No, przede wszystkim chcę powiedzieć, że my też świętujemy. Przecież jedna kobieta wystąpiła na wstępie, dwie tu siedzą, ja na marginesie tylko jestem i ta książka też pewnie by nie powstała, gdyby nie silny charakter i wytrwałość kobiety. Więc myślę, że też dedykujemy to spotkanie kobietom, a życzyć kobietom, żeby były kobietami zawsze i nie przestały nimi być. I widziały, że to jest wspaniała rzecz, być kobietą wbrew tych, którzy sądzą inaczej. No i w ogóle, no dobrze życzę, jak można najlepiej wszystkim kobietom. Księże Adamie, a najważniejsza kobieta księdza życia? Ja przeczytałam książkę, więc wiem. Odpowiedź poprawna, Matka Boska. Nie o niej pomyślałam, ale też matka. No tak, myślę, że to jest dość mało oryginalne, że matka jest najważniejszą kobietą. Nawet z okazji tej książki, jak tak patrzałem w historię mojego życia, to jej znaczenie było niepomiernie większe, niż sobie zdawałem sprawę z tego, kiedy była
z nami na świecie. Jest jednocześnie, myślę, uczestniczką losu bardzo wielu kobiet z tego pokolenia, które przed wojną wyszły za mąż, parę lat przed wojną. Miały dzieci, żyły jakoś spokojnie, potem wojna to wszystko niszczy. Zostaje sama, z nami pięciorga. I no wiele poopowiadać, nie chcę się tu rozwodzić za dużo, ale jedną cechę, którą chyba też w tej książce wspominał, że mając wszelkie tytuły do tego, żeby narzekać, żeby wzdychać do dawnych, dobrych czasów, po prostu nigdy tego nie było. To było jakieś podjęcie tego losu jako wyzwania, jako czegoś naturalnego. Nigdy jakichś nostalgicznych wzdychów u mojej mamy nie słyszałem, chociaż miałaby do tego powody. Właściwie jeden raz słyszałem, że tak wyschnęła trochę. To było tak, jakieś mi oznaczenie przyznał rząd francuski, wręczano mi tę oznakę w ambasadzie przy Stolicy Apostolskiej. Piękne wnętrza, liczące sobie tam ileś lat, wielka kultura. Taki klimat, no po francusku moja mama dobrze mówiła, taki mi wieczór. I mama tak mówi, no super, jak przed wojną. Tak powiedziała z takim zachwytem, że jakiś świat, który zniknął nagle w tym Rzymie, bo akurat była wtedy w Rzymie, ale nie była to nostalgiczne, to była taka przyjemność spotkania czegoś pięknego. Ale tą cechę charakteru odziedziczył ksiądz po mamie. Ten brak skłonności do narzekania, prawda? W tej książce to jest bardzo wyraźne, że tam jest bardzo dobra energia i właściwie nieustająca nadzieja. Nawet jeżeli są tam trudne momenty, to ja przynajmniej zawsze gdzieś tam widziałam światełko w tunelu. Aniu, powiedz, jak to się stało, bo na pewno Państwo są ciekawi, jak to się stało i jak długo trwało takie wspólne pisanie książki, momentami bardzo osobistej, chwilami trudnej, pewnie uruchamianie, praca nad różnymi wątkami, przypominanie sobie wielu rzeczy, to wszystko trwało. Jak pracowaliście? Tak, chyba zaczęliśmy od tego, że ja i ksiądz Adam chcieliśmy zupełnie różnych książek, to znaczy ksiądz Adam chciał książki o miłosierdziu, o uczynkach miłosierdzia i ten pomysł na początku wydał mi się bardzo ciekawy, to znaczy uczynki są pojemne, każdy uczynek można jakoś interpretować po swojemu, można jakoś współcześniać. Ja chciałam książki o księdzu Adamie Bonieckim i zaczęło się takie trochę przeciąganie. To znaczy spotykaliśmy się i rozmawialiśmy o miłosierdziu, ale równolegle gdzieś biegła opowieść wspomnieniowa. I pewnie jak Państwo przeczytają, to stwierdzą, kto wygrał trochę. Księże Adamie. Jak ja to wspominam? No, to długo trwało? Trwało chyba 2 lata. Może trochę dłużej. O, 2 lata, proszę Państwa. Ale nie 2 lata bez przerwy, żeśmy rozmawiali. To były takie spotkania, Ania jest człowiekiem szalenie zajętym i masę funkcji w redakcji prowadzi. Ja jako emeryt jeszcze bardziej jestem zajęty, więc to nie było tak łatwo się spotykać. Ale no, znaczy, czułem się niedobrze, opowiadając te różne historyki z mojego życia czy doświadczeń. I chwilami miałem tego dosyć i myślę, że w ogóle bym tego nigdy nie dokończył, tylko że upór tej kobiety był taki upór nie przykry, miły, wiara, że to ma jakiś sens. Wydawało mi się, że to nie jest ciekawe, takie opowiadanie jakichś historii ze swojego życia. Wielu ludzi ma dużo ciekawsze historie do opowiedzenia. Jakoś ta wiara Ani, że to warto ciągnąć dalej. Trochę może za mało jest tego miłosierdzia w tej książce, tego problemu, nie samego miłosierdzia jako takiego, ale tematyki uczynków miłosierdzia. No nie wiem, nie mam takiego stosunku. W każdym razie jestem wdzięczny, bo zawsze przyjemnie skończyć książkę, wydać, zobaczyć na półce cokolwiek to znaczyło. I to by się nie dało zrobić bez rozmówczyni. I poza tym uporządkowanie tego materiału, to strasznie mozolna praca, pisać we dwoje. Najczarniejszą pracę wykonała oczywiście
redaktor Anna Goc, nasza wybitna koleżanka, ale no, ja też nie byłem taki poza tym trudem poprawianie, redagowanie, zrobić z tym porządek, bo to się w takich długich okresach rozmawia, to już nie pamięta się, o czymśmy już mówili, o czym nie mówili, wyrzucać te powtarzania, przesuwać na, no koszmar, naprawdę. Gdyby to był ktoś inny niż Ania, to bym chyba nie zdołał. Jej hard ducha i dobroć i cierpliwość mnie w tym utrzymały. No tak, no, dzięki Bogu znak już wyznaczył nam termin trzeci z kolei, ostateczny, i przy tym trzecim już nie było, zmienił się i się skończyło. No i ktoś mówił, że mu się podobała ta książka, jedna pani w Krakowie mówiła, że owszem, więc może to dobrze, że to się stało. Ostatnio spytałam księdza Adama, czy czytał już dobre recenzje, które się ukazały, i powiedział, tak, tak, czytałem, a jakieś złe są. Mówię, na razie jeszcze nie. Księdza Adam mówi, daj im chwilę, poczekaj, będą. Sam bym napisał. Mówię, jak to? To znaczy, co byłoby takiego złego? No, ileż można o sobie opowiadać? Za mało o miłosierdziu, tak? No tak, o tych uczynkach miłosierdzia, zresztą można było. To jest trudny temat dosyć, żeby się w to wgryźć do końca, więc czasami tak się w anegdotkę ucieka jakąś. Nie powinnam mówić o sobie, ale powiem, to będzie jedyny taki wątek, proszę Państwa. Ja po przeczytaniu tej książki miałam wrażenie, że jakoś wydobyłam się z kryzysu wiary, w który popadłam w ostatnich miesiącach. No, ten kryzys spowodowany był różnymi rzeczami, których się dowiedziałam o Kościele, a szczególnie o tych przewodnikach kościelnego stada. Chodzi mi choćby o film Claire, który pokazał Kościół, no, taki, jaki bywa, i jest trudny do przyjęcia. W tej książce jest taki wątek, kiedy Ania pyta księdza Adama o to, dlaczego jest tak trudno w kościele, w polskim kościele. Ksiądz odpowiada, bo polski kościół nie jest mniejszością. A zawsze łatwiej jest kościołom, które są w mniejszości. Wtedy łatwiej jest stworzyć wspólnotę. I wtedy podkreślił ksiądz znaczenie właśnie księdza. Że tak właściwie wbrew temu, o czym często mówimy, że jesteśmy w kościele dla Pana Boga, to ten ksiądz jest bardzo ważny. Dlaczego? Dlaczego przez księży jesteśmy w stanie odejść z kościoła i powrócić? No tutaj odpowiedzią jest słowo, które w ostatnich czasach bardzo chętnie używa papież Franciszek, klerykalizm. I klerykalizm to nie jest dzieło księży tylko, no zrobiliśmy co było można, żeby go wprowadzić, ale przy walnym udziale wiernych. To jest, tak upraszczając trochę, to jest zredukowanie właściwie rzeczywistości kościoła do strony urzędowej, formalnej. Kler ma jakieś w historii wykształtowane, to mogło się też inaczej ukształtować, jakieś funkcje, i po trochu, myślę, w Polsce dla wielu ludzi Kościół jest jednak instytucją księżowską. Kto zarządza kasą? Kler. Kto podejmuje decyzje personalne? Też kler. A lud stoi pod amboną, słucha i daje na tacy pieniądze, ewentualnie tak się kiedyś mówiło przed soborem. Myślę, że to się powoli zmienia. Owszem, są jakieś rady parafialne, jest jakiś udział, większość świadomość świeckich, ale przy dużej ilości kleru, jaką mamy w Polsce, to tak. Jak próbujesz sam to zrobić, to będzie szybciej i skuteczniej. Co mi tu będą świecy, coś jeszcze kołowali. Więc to jest taka pokusa jedna. A znowu ludzie świecy nie mają czasu, żeby tym się zajmować. Chętnie damy pieniądze, niech już proboszcz to organizuje. Że to się zrobiła instytucja, która no, nie bardzo przypomina wspólnotę pierwszych chrześcijan często. I ta masowość wymaga jakiegoś sposobu funkcjonowania wspólnoty kościoła. Trudno mówić o wspólnocie parafii, która zapełnia nawet o tych, co chodzą do kościoła. Jakiś taki ogromny kościół jak nasz na Stegnach, 6 razy w ciągu niedzieli po brzegi. No, jak zrobić z tego wspólnotę? No przychodzimy skorzystać z usług religijnych. Ludzie dobrzy, szlachetni,
obojętni bardziej, czy pobożni, czy obojętni, rozumiecie. Korzystamy z tego, co nam jest potrzebne i my jako ekipa, która obsługuje ten Kościół, wychodzimy ze skóry, żeby odpowiedzieć na te zapotrzebowania. Te zapotrzebowania dominujące, to są jednak zapotrzebowania na usługi religijne, żeby ksiądz był w konfesjonale, żeby spowiadał, żeby można było z nim porozmawiać, żeby siedział w kancelarii, żeby można było, jak to się mówi, zamówić mszę za nieboszczkę babci w rocznicę śmierci i żeby ochrzcił dziecko i dał ślub, co też jest nieprawidłowe, bo jak wiadomo, nowożeńcy sobie udzielają sakramentu, ale ksiądz daje ślub tak to funkcjonuje. I teraz pytanie jest, gdzie jest wspólnota? Gdzie jest ta wzajemna miłość? Gdzie to jest ta wspólnota, na którą patrząc z zewnątrz mówili, patrzcie, jak oni się miłują. I to jest szukanie tego ciągle z wielkim trudem. Jest dużo księży w Polsce, ale też niedostatecznie dużo, żeby jakieś wspólnoty mniejsze mogli prowadzić. W innych krajach biorą to na siebie ludzie świeccy i robią to bardzo dobrze często. Jakieś wspólnoty, ruchy są takim wyrazem szukania tego, te ruchy neokatechumenalne, ruchy charyzmatyczne, nie wiem, rozmaite tego typu, z tym niebezpieczeństwem, że tu się tworzą tacy lepsi, jakaś sekta znowu w Kościele, nie, prawdziwa liturgia, prawdziwe zrozumienie słowa, to jest u nas w naszej wspólnocie, odprawiają odsłon do nabożeństwa, Wielkanoc neokatechumenatów w podziemnym Kościele normalnych, tych gorszych parafian. Coś tworzy nareszcie. Ja myślę, że to jest ciągle powrót do źródeł. I tu wchodzi papież Franciszek, który szturmem chce wszystkie te obrosty takie ludzkich dodatków, upiększyć Kościoła, usunąć, żeby dojść do samego rdzenia ewangelicznego. Otworzył 50 frontów, żadnego nie dokończył. Wszystko to jest takie niedorobione, ale dotknął newralgicznych bardzo, bardzo punktów, ponieważ uważa, że nie chodzi o to, żeby mieć wszystko pod kontrolą, to żeby inicjować procesy, więc zainicjował masę tych procesów i zobaczymy, albo nasze dzieci, jak ktoś ma dzieci oczywiście, co z tego wyniknie. Ale jest to wezwanie Kościoła, żeby był tym, czym Chrystus chciał go mieć, a nie tylko nieźle funkcjonującą instytucją, organizacją pozarządową. Nie? To jest wielki temat i to jest tak łatwo sobie tutaj siedzieć w Polinie i gawędzić, a jak się odpowiada za to, jak się z biskupem, jak się ma księży takich, jacy są, a księża z ludu wzięci, dla ludu są postanowieni, księża są tacy jak społeczeństwo, także mają te same wady i słabości. A jest jakaś jedna cecha księży, która najbardziej księdzu imponuje? Że co? Taka cecha księżowska, która najbardziej księdzu imponuje. Na przykład jaką taką cechę, która mi najbardziej imponuje u księdza? Księdza miał ksiądz Bozowski. Taka jedna cecha. To dobrze, trafione, bo właśnie ksiądz Bozowski był księdzem, który naprawdę, myślę, że ciągle jest było w nim takiego dla mnie jakimś wzorem. To była, może zacznę od zewnętrznego objawu tego, dyspozycyjność bezgraniczna, która wynikała z miłości do człowieka, z tego powodu, że nie jest człowiekiem. Ci jego przyjaciele czasami wyczyszczał oczy, jak to może być synek Bozowskiego. A on mówi, Pan Bóg sobie z nim jakoś poradził przecież. I tego nie można odgrywać, tego nie można udawać. On naprawdę taki był. Jeżeli ktoś znał księdza Bozowskiego, mówił kazania, których nikt, żaden inny ksiądz by nie był zaakceptowany. Przecież godzinę potrafił gadać na tej ambonie. Kościół jest tego pewien. Bo trzeba powiedzieć to słowo, że po prostu kapłańska miłość, no to było, która wynikała z wiary. To był człowiek wielkiej wiary i on jest nadal dla mnie jakimś wzorem nie do małpowania, ale przynajmniej do tych cech głównych usiłuje się dorastać. Czyli to takie służenie człowiekowi, służenie ludziom, tak? To tak. Jest taka cecha, która wydaje się, no często mówimy o tym, powtarzamy, bywa taka banalna, ale najtrudniejsza. Tak, to brat tak. Albert Chmielowski mówił, że trzeba być jak chleb, z którego każdy może przyjść i sobie ukroić. No, to jest dobre porównanie, dlatego że jak nas kroją, to wcale nie jest takie zabawne. Bez litości. Bywa bolesne. Bez miłosierdzia. Męczące w każdym razie czasem.
ale po to jest się księdzem. I to, tak, no, ta cecha mi w funkcjonowaniu księdza chyba najbardziej imponuje i nie był to jedyny ksiądz Mozowski, znam inni księży, którzy lepiej mnie, ale mają ten styl. To nie jest tak, że już jest upadek kompletny. Ale nawet jeżeli ksiądz się czasami bardzo stara być taki dyspozycyjny dla człowieka, to czasami no, przychodzą momenty słabości. Ksiądz przyznaje się do takich momentów w książce, kiedy bywa, że człowiek, drugi człowiek przeszkadza z różnych względów. Ja się przyznaję, bo jak pisze tam Michał Okoński we wstępie, ja nie chciałem nigdy się zgodzić na taki wywiad rzekę, bo człowiek mimo woli maluje swój portret no taki podretuszowany. Nie? Jak tak opowiadać o sobie, to o tym nie wspomnieć, to podkreślić, żeby tak dobrze wypaść. Więc jak już doszło do tego punktu, to się musiałem przemóc i powiedzieć, że to bez złudzeń. Może księdzu Polskiemu też się takie rzeczy zdarzały. Nie byłem świadkiem tego, ale mam nadzieję, że też już czasami miał. Ale ja myślę, że to była tu wielka robota Ani, która jednak wytrącała, jeżeli były w ogóle takie momenty, wytrącała z takiego dobrego samopoczucia. No, usłyszeć pytanie, na przykład jedno z pytań Ani, księdza pierwszy grzech. Jaki grzech pierwszy ksiądz pamięta? To trzeba mieć odwagę, żeby zapytać księdza o coś takiego, prawda? Aniu, powiedz, bo to trwało 2 lata i przez 2 lata kontaktowałaś się z księdzem. Byłaś z nim długo, rozmawialiście o różnych rzeczach. Czy te 2 lata jakoś zmieniły po prostu twoje życie? No, rozmowy o życiu, tak? Zmieniają często życie. Myślę, że cały czas jeszcze zmieniają, ale zostały... Wiele z tych rozmów bardzo zostało i jeśli mogę kilka takich właśnie momentów przypomnieć tutaj, to na pewno taką jedną z takich rozmów była rozmowa o strapieniu. Spytałam o to, czym się ksiądz Adam trapi i odpowiadał, że właściwie przez całe życie miał bardzo różne strapienia. To znaczy jako młody kleryk trapił się tym, czy jest dobrym klerykiem, gdy był przez jakiś czas katechetą, czy jego lekcje są dobrze odbierane, czy frekwencja jest właściwa. I powiedział, że ja spytałam jeszcze, no ale właściwie gdyby spojrzeć tak na całe życie jeszcze raz i poszukać takich strapień, które towarzyszyły każdemu etapowi, to czy takie są? I ksiądz Adam odpowiedział wtedy, że tak, że właściwie jest takie jedno strapienie, że zawsze myślał o tym, że jak wypadnie, a nie o tym, jaki jest. Więc to był taki jeden z takich momentów, gdzie no, czułam bardzo, że rozmawiam z tak bardzo wolnym człowiekiem, który mówi o takich rzeczach, który je też wyznaje, który jakby też sam się z tym czasem mierzy. Ale bardzo też jakoś zapracowały wspomnienia, to znaczy no, na przykład historia utraty kolejnych domów, historia, o której ksiądz Adam wspomniał na początku, czyli mama księdza Adama, która zostaje z dziećmi, która traci kolejne domy i właściwie też część rzeczy rozdaje. Ma taką świetną wolność wewnętrzną, nie przywiązuje się do pewnych rzeczy. Więc myślę, że bardzo wiele z tych momentów, z tych wspomnień, jakiejś takiej opowieści, też o momencie życia, w którym jest ksiądz Adam. Zresztą często do tego momentu jakoś wracamy. Więc to wszystko jakoś chyba pracuje. Mam nadzieję, że też będzie pracowało w czytelnikach, w tych osobach, które sięgną po tę książkę. Mogę ci zadać takie prywatne pytanie, czy ten cały wątek z stosunkiem do rzeczy, do tym poczuciem nietrwałości wszystkiego, co materialne, ty to jakoś przepracowałaś też sobie, tak? Bardzo mi się spodobało, kiedy ksiądz Adam powiedział, że trochę się czuje jak koczownik, który ma swój namiot i gdziekolwiek go nie rozkłada, tam jest jego dom. I właściwie, że domem już nie jest ten dom, do którego się wraca, gdzie są mury, gdzie są pamiątki, tylko dom jest tam, gdzie są ludzie też bliscy, którzy, więc to pewnie też jakoś zadziałało. Bardzo często, szczególnie w początkowej części tej książki, pojawia się słowo wolność. I w ogóle wolność to jest tak jak ta nadzieja i energia w tej książce.
Jak to jest, księże Adamie, bo ja tego jednak ciągle nie rozumiem i ciągle mam z tym problem. Jak to jest być wolnym w takiej instytucji jak Kościół, który z jednej strony, no począwszy od dekalogu, a skończywszy, nie wiem, na dzisiejszym zakazie biskupa Kieleckiego, który tam nie pozwala, żeby podczas mszy ślubnych grano na przykład kawałek z Abby, tak? Albo na przykład taki zakon, który zakazuje mówić swojemu członkowi tego zakonu występować publicznie. Jak to jest, gdzie się odnajduje wolność funkcjonując w takiej instytucji? Tak, no myślę, że to nie tylko się odnosi do Kościoła. To jest życie takie, że ja się w coś angażuję. To jakoś z części wolności rezygnuję, nie? Jest jakaś piosenka Kelusa, który przecież tyle jest pięknych dziewczyn, i to, że w ogóle nie jest w stanie wszystkich tam przytulić. Ale w końcu się żenię z jedną i to jest użycie moje, jestem wolny, to jest możliwość. Potem ją realizuję konkretnie ze wszystkimi blaskami i cieniami tego. Można powiedzieć o konsekwencji, że można być wolnym, nie dotrzymując umów, zobowiązań, olewając to, co się w młodości na przykład potraktowało jako wybór życiowy. Więc to muszę powiedzieć, że tu nie mam trudności. Na szczęście nie jestem księdzem diecezji kieleckiej, ale jednak muszę obronić się na biskupa Kieleckiego, bo to jest tak jak krańcowości, jednak jest dość na szczęście ustalona jakość śpiewów liturgicznych w czasie mszy. To, co przychodzi ludziom do głowy czasami, jest no, niewyobrażalne pomysły, które rozbijają, może ten jeden człowiek by wtedy się jakoś tam do Pana Boga nastawił, ale rozbijają język liturgii, komunikowania liturgii. To jest jednak pewien sposób komunikowania wiary, komunikowania kontaktu z Bogiem, otwierania się. To jest coś bardzo ważnego, tego, czego nie można powiedzieć słowami, mówi się melodią, mówi się pieśnią. I stąd Kościół się od dawna, właściwie od zawsze, nie wiem czy od zawsze, ale w każdym razie od dawna stara ustalić jakość tej modlitwy liturgicznej. Potem na podwieczorku, babci jakimś, czy rocznicy, czy jakimś nabożeństwie prywatnym można sobie śpiewać, co się chce, żeby to nie zrobiło się cyrkiem jakimś. To jest to bardziej fortunne, mniej fortunne ustalenie, ale w sumie to nie jest złe. To myślę, że tu jest duże doświadczenie Kościoła. No, to jednak nie jest jakiekolwiek miejsce dla człowieka wierzącego Kościół, więc jeżeli ustalono, że Abba jakoś uwłacza czemuś, no to no, trudno. Nie wiem, mnie coś nie przeszkadza. Ktoś musi to zadecydować. Tak jak w redakcji naczelny ma ostatnie słowo i decyduje. Nawet jeżeli uważam na głupi pomysł, on jest naczelnym wtedy i to inaczej nie będzie pismo funkcjonowało, więc myślę, że tu w Kościele jest to zrozumiałe. Z tym zakazem to właśnie jestem takim męczennikiem, ofiarą inkwizycji. No ale też nie przesadzajmy, bo no, proszę sobie wyobrazić, że ktoś jest prowincjałem, tych prowincjałów jest w Polsce dużo, wszyscy mówią, ten Boniecki u was mówi takie rzeczy, nie? To się jedno podoba, a drugi nie. No, ten biedny jeszcze młody prowincjał, coś z tym musi zrobić. To trzeba rzeczywiście jakiejś niesłychanej determinacji, albo sprawa musi dotyczyć sprawy fundamentalnej. A to, że Boniecki nie będzie występował w telewizji, to naprawdę nie jest sprawa fundamentalna ani dla Kościoła, ani dla ludzkości, ani dla Bonieckiego. Nie? Tym bardziej, że mogę się z Państwem spotkać. Właśnie, zawsze może wystąpić w Polin, żydowskim tak. Muzeum, proszę, i nic się nie dzieje i wszystko jest w porządku. Więc więc to myślę, że jakieś takie, nigdy nie byłem żonaty, ale przypuszczam, że różne takie kompromisy, które człowieka może irytują czasami w małżeństwie, też trzeba akceptować, że tylko to jest, nie jest żona, tylko jest zgromadzenie, dość skomplikowana grupa ludzi, więc to ja jednak wstąpiłem do zakonu od razu, nie do diecezji, tylko do zakonu wstąpiłem, ale zaangażowałem się w Kościół, w swoje życie, nie, idąc od nowicjatu, dlatego, że wtedy
to jest w pierwszej połowie zeszłego stulecia. No, ja odbierałem Kościół jako przestrzeń przyzwoitej wolności jednak. I oczywiście jest wiele rzeczy, gdzie człowiek się wścieka, gdzie go irytuje, gdzie mu czegoś brakuje, czy czegoś jest za dużo, ale w dalszym ciągu myślę, że to jest. Nawet jeżeli polemizujemy z czymś, o coś walczymy, to się z czasem wydobywa z jakiejś tam zapaści, obsunięć. To jest oczywiście instytucja, która prowokuje i jakąś formę absolutnej władzy dla porządku, dla dobra, dla tego i także jest świetnym terenem do mobbingu, jednak władza kościelna w takich mniejszych nawet wspólnotach. To są takie choroby, które tę ludzką wspólnotę dotykają, jak każdą inną. Ale no jestem już księdzem, 58 lat jednak. No ja się nie narzekam. Różne mnie tam rzeczy nieprzyjemne spotykały w życiu. Różne głupie rzeczy też sam robiłem. Ale w sumie nie zamieniłem się na jakąś inną instytucję. Z tego punktu widzenia mówię, nie mówię o pobożnych jakichś motywach. No są momenty oczywiście okropne, trudne i człowieka wściekłość ogarnia. Zresztą moje problemy, to jest nic takiego, ojciec Kongar, wybitny teolog, on pisał dziennik w czasie, kiedy go tak sekowali za jego poglądy teologiczne. On z rozpaczą pisze w tym, chyba wystąpię do innego kościoła, przyjdę, ożenię się. Już szalał po prostu, no ale czas płynął, on nie ożenił się ani nie poszedł do innego kościoła, został jednym z głównych doradców w czasie Soboru Watykańskiego II i wypłynął spokojnie na wierzch. On, może inni nie wypłynęli i się utopili zawczasu, może się cieszą dopiero nagrodą w niebie, ale w sumie nie sądzę, żeby to była pod tym względem gorsza instytucja niż jakakolwiek inna, a nawet może... Aniu, czy ty na pewno miałaś takie wrażenie, że rozmawiasz z wolnym człowiekiem, ale czy to nie zawsze jest dobrze, bo wolny człowiek bywa stanowczy, bywa asertywny. Czy były takie momenty spięcia między wami, że tam nazwałaś to przyciąganiem liny? Pamiętacie takie momenty? Jakie było najtrudniejsze pytanie, zagadnienie, wątek dla ciebie, Aniu? Z jednej strony zależało mi bardzo na tym, żeby przynieść wszystkie takie historie, obrazy, które zobaczyłam, opowieści też ludzi, które usłyszałam, i to były bardzo często opowieści ludzi, którzy jakoś próbowali się odnaleźć w Kościele i nie potrafili tego zrobić. Pamiętam na przykład taką historię z podwarszawskiej miejscowości, w której zbierałam materiał do reportażu i spotkałam przypadkowo zupełnie proboszcza tamtejszej parafii. I on tak trochę żartem opowiedział, że proszę panią, bo tutaj u nas to wszyscy panowie biją swoje żony. No więc spytałam, no to co ksiądz z tym robi? Na co odpowiedział proboszcz, że mówi podczas kazań, żeby kobiety jednak próbowały nieść swój krzyż. Tak zupełnie serio. Więc to były takie bardzo różne historie, które gdzieś się pojawiały przez ostatnie kilka lat. I przynosiłam je, czy chciałam zadać te pytania bardzo różnych osób księdzu Adamowi. I to były takie momenty, w których też no, trzeba się było zmierzyć z tym kościołem, który tak funkcjonuje w jakimś sensie. Próbowałam zadawać też te pytania, które zadawały na przykład osoby jakoś skrzywdzone dyskusją o in vitro w kościele, to znaczy słowami biskupa Dzięgi, który powiedział o tym, że to właściwie nie dzieci urodzone dzięki in vitro, tylko ich rodzice są winni śmierci pozostałego rodzeństwa. Więc przychodziłam też z takimi pytaniami, czy to jest tak, że tutaj jak należy odpowiadać, czy odpowiadać, kiedy odpowiadać, jak zabierać głos. Ale były też między nami chyba, tak sądzę, różnice, które widać było, to były takie różnice pokoleniowe. Jeśli rozmawialiśmy o Polsce dziś, to znaczy rozmawialiśmy, akurat ta rozmowa toczyła się tuż po lipcowych protestach, więc ja pytałam, czy ty się niepokoisz o Polskę? I ksiądz Adam odpowiadał, no wiesz, nie z takich rzeczy wychodziliśmy.
pamiętając swoją jakby i powojenną historię i czasy komunistyczne, ja z kolei mówiłam, ale pamiętam jeszcze 5-6 lat temu, gdzie my byliśmy bardziej otwarci, bardziej tolerancyjni, gdzie nas cieszyła różnorodność na ulicach, to, że przyjeżdża coraz więcej osób. A teraz jakoś się nieustannie, takie było moje wrażenie, zamykamy. Więc tutaj się pewnie jakoś gdzieś czasami sprzeczaliśmy czy różniliśmy, mając nie tyle, nie znając, znamy wspólną historię, ale mając inne doświadczenia. To były te momenty. Księże Adamie, a najtrudniejsze pytania Ani do księdza. Czy pamięta ksiądz takie? Czy wszystkie pytania są świetnym sposobem na ćwiczenie umysłu, jak to pięknie ksiądz powiedział przed spotkaniem? Nie utkwiło jakieś takie mordercze pytanie, które mnie zamurowało. Myślę, że niektóre pytania były trudne, bo są po prostu z natury rzeczy trudne. Ten rozdział o stosunku Kościoła do in vitro, to jest bardzo trudny rozdział w wyjaśnienie nauczania Kościoła, zwłaszcza to było trudne pytanie. Ja muszę powiedzieć, że poza rozmową potem usiłowałem to dopełnić, dopowiedzieć i wcale nie jestem zachwycony tym, co tam napisałem, bo to jest rzeczywiście po prostu bardzo trudne pytanie. I tak kilka tych doktrynalnych pytań jest jakaś odpowiedź Kościoła, która się składa w logiczną całość, ale wiem, jak to bardzo nie dociera do człowieka, który żyje w rzeczywistości nie aż tak bardzo sakralnej psychicznie. Tak, my bardzo wielu rzeczy nie wiemy. Dla mnie takim trudnym wątkiem był ten wątek stosunku Kościoła do osób żyjących bez sakramentu. Bez sakramentu małżeństwa? Małżeństwa, tak. To był trudny. To jest proszę. To, no, ale dla ludzi jest to trudne do zrozumienia i przyjęcia. To nie było to specjalnie trudne pytanie, ponieważ spotykam się na co dzień ciągle, prawda, bo jednak sporo tych ludzi żyje i jakoś niezręcznie ich ładować do piekła, więc wszystkich. A niektórych, co mają sakrament, może prędzej. Więc... Ale księże, ja sobie przypomniałam moją przyjaciółkę, która mieszka pod Manchesterem od kilku lat i która żyje w takim związku bez sakramentu małżeństwa. Jest aktywną uczestniczką życia parafialnego i w Roku Miłosierdzia ksiądz powiedział, że może korzystać z sakramentów i może je przyjmować. Tak, to nie wiem, co ksiądz powiedział, to no, ale nie lubię komentować myśli ksiądz, że to takich są intymnych różnice, jakichś rozmów księdza z kimś, że to są różnice wynikające. Bo nie wiem, ale powiem po prostu, co na tym się bardzo krótko, oczywiście nie wyczerpująco, bo to nie są rekolekcje ani wykłady z teologii. Powiem bardzo krótko, to jest wymaganie wiary, że ta nierozerwalność związku i to, co Chrystus powiedział, nawet dając to różnie interpretowane z wyjątkiem cudzołóstwa od nierozerwalności małżeństwa. Dlatego bardzo często, myślę, to nie jest, czy żyją w drugim związku, czy w pierwszym bez sakramentu małżeństwa, to nie jest problem jakiegoś życia niemoralnego, rozpustnego, nieczystego, czy już nie wiem jakiego, tylko to jest problem wiary. Zdarzyło się, owszem, namawiać ludzi, żeby nie zawierali związku sakramentalnego, chociaż ich rodzice błagali o to. Jak oni w ogóle żadnych sakramentów nie korzystają, żyją poza wiarą, to Pan Bóg jakoś inaczej się nimi zajmie, ale nie róbmy tutaj cyrkus z rzeczy bardzo poważnych. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, i to już bardzo nam pomógł Jan Paweł II, jeśli chodzi o takich szefów Kościoła i Franciszek jeszcze bardziej, robiąc spore zamieszanie, powiedział, że nie jest powiedziane, że ludzie, którzy nie mają sakramentu małżeństwa, że mają związku sakramentalnego, że oni są poza łaską Bożą, poza Kościołem, poza zbawieniem. Jan Paweł II napisał, no ale niestety tak wynika z Ewangelii, nie możemy pobłogosławić tego drugiego związku. No Franciszek, który ma kolosalne doświadczenie, tak jak każdy spowiednik, ma, widzi, że
związek niesakramentalny ma w sobie tyle dobra. Jak to się stało, że ten sakramentalny się nie utrzymał? Kanonicznie może był w porządku, ale nie było to winą tego człowieka. Jak tym ludziom powiedzieć, że oni są poza łaską Bożą, poza miłością Bożą, poza zbawieniem? Franciszek właściwie to mówi. Nierozerwalność oczywiście jest ustanowiona przez Chrystusa, ale czy naprawdę każdy, kto nie ma ślubu kościelnego, żyje w stanie grzechu śmiertelnego? Zastanówcie się. No, no więc zastanawiamy się nad tym. O to nie może się tak pstryknąć i powiedzieć, dobra, to nie. Trzeba się zastanowić. I to każdy przypadek jest inaczej oceniany. Może właśnie tamten ksiądz zbadał sprawę i powiedział, nie jest to jeszcze w Polsce powszechne, jest to z wielkim lękiem. Oczywiście obawa, że potem sobie tak lekko będziemy wszystko traktowali, ale to są pytania, jest tych pytań w konfrontacji wiary, życia, nauki, wiedzy o człowieku dzisiaj. Są szalenie trudne i to też nie starałem się udawać jakiegoś wszechwiedzącego Rebe, który odpowie na każde pytanie, bo Heller powiedział, że najbliższy sobór ma być właśnie, powinien być na temat nauka i wiara, żeby tu skonfrontować rozmaite rzeczy. Zresztą Kościół korzysta z rozwoju wiedzy o człowieku i zmienia swoje nauczanie w miarę poznawania lepiej człowieka. Proszę Państwa, ja zadam za chwilę ostatnie pytanie, a Państwo zastanowicie się, bardzo proszę, jakie pytania Wy chcecie księdzu Adamowi i redaktorce, przepraszam, Annie Gott zadać. Postawić. Powiedzcie, bo są jeszcze takie pytania trudne, które wynikają po prostu z sytuacji społecznej, w jakiej żyjemy. Ty, Aniu, mówiłaś o młodych ludziach i o stosunku do tego, co się dzieje. Ale są też takie pytania trudne o różne zjawiska społeczne, na przykład o stosunek Polaków do uchodźców i niestety o antysemityzm. Rozmawialiście o tym, prawda, Aniu? Tak, rozmawialiśmy. Przyglądaliśmy się między innymi młodemu pokoleniu wśród zakonników w seminariach. Bo okazuje się, że różne badania pokazują, że to są osoby, które też, znaczy duża część z nich, że też zamykają się bardzo, że jakby też na przykład było takie badanie przeprowadzone w 4 seminariach w Polsce, ankietowanymi było ponad około chyba 200 osób, 200 kleryków i deklarowali, że bardzo chcieliby przyjąć uchodźców, jak też o co prosił też papież Franciszek, ale jeśli już przyszło do deklaracji, który z nich mógłby przyjąć w swojej parafii, no to już bardzo spadała liczba tych, którzy deklarowali, że chcieliby. Więc ten temat się pojawia w książce. Tak, to myślę, że może jeszcze... Czy ksiądz, księże Adamie czuje bezradność, myśląc o... Czy czuje ksiądz bezradność, myśląc o postawach dużej części Polaków wobec uchodźców, mniejszości, Żydów? No, oczywiście, że tu się dokonuje taki nieustanny dialog, spór. Tu papież Franciszek, jego uczniowie w Kościół przez te korytarze przynajmniej zwłaszcza co jakieś minimum i strach. No, Tygodnik Powszechny jest dość na wyraźnej pozycji. Jestem tutaj bliski, że to jest po prostu obowiązek, który ludzki, już nie mówiąc o tym, że jest chrześcijański obowiązek, wyraźnie wskazany przez Chrystusa. I myślę, że jeden błąd, który się popełnia, to jest to, że tych, którzy się boją, traktujemy jak idiotów. Ten strach nie jest tak kompletnie paranoją. Są podstawy, żeby się tego i owego obawiać. To trzeba to wziąć pod uwagę, że z takimi ludźmi rozmawiam, którzy od tamtej strony, ale widzą realistycznie problem. I druga, myślę, bardzo ważna sprawa to jest nieznajomość, ogromna ignorancja. Że jednak zauważyłem, że ludzie, którzy pojadą, pracują w Niemczech, czy gdzieś indziej w tych obozach, jednak to jest dla nich wstrząsające przeżycie. Oni widzą, kto to są ci, jaka jest ich sytuacja. To jest
Ja myślę, ten spór, ten dialog o chrześcijaństwo w Polsce, to nie jest o uchodźców, to jest o chrześcijaństwo, bo to jest jeden z fundamentalnych wskazań Chrystusa, nie? W tych byłem bezdomny czy coś takiego w drodze i nie przyjęliście mnie. I to jest tak albo-albo, że my przyjmujemy chrześcijaństwo, póki ono nie robi kłopotu, nie? Z nadmiaru dajemy, z nadmiaru czasu, na emeryturze się zajmiemy, czymś zarządzić. Trzeba dać życie, żeby inni mieli życie, tu już mamy opory. I tu mamy taki jeden z tych przypadków, gdzie my walczymy o naszą tożsamość chrześcijańską. Także nie uśmiech się, że jesteśmy bardzo chrześcijańskim, jesteśmy może przed murzem, ale chrześcijaństwem to może jesteśmy jeszcze coś kiepskawym, bo to się wiąże z ryzykiem przyjęcia Ewangelii na serio. Z ryzykiem czasami bardzo dużym, nie? Niektórzy nawet wpłacili to życiem. I więc to jest taki test na nasze chrześcijaństwo. To jest sprawa bardzo ważna i okazuje się, jak my nie umiemy do tego przekonać. My chrześcijanie, my zawodowi, nie? To jest profesjonalni, płacą nam za to. Nie płacą mi za to, ale w każdym razie apostołowie, może my sami nie jesteśmy pewni tego. Więc nie powiem, że to jest w ogóle groch o ścianę, mur. Są ludzie, którzy zaczynają to rozumieć i myślę, że tu się coś może dobrego wyklaruje wreszcie w mentalności nas wszystkich. Szkoda, że nie możemy tego wyeksperymentować bardziej, bo ta nasza miłość do Ukraińców, no taka czysta i bezinteresowna, to ona nie jest, kurczę, jak się słyszy, co się z tymi, ale też się może zmienić dzięki instytucjom, które tu wkraczają się, opiekują nimi. I to nie są uchodźcy, to jest inna kategoria ludzi, ale no są obcy, których przyjmujemy. No a ta ignorancja, niewiedza, to jest, niestety, to nie jest tak całkiem przypadkowe. No, może, to był stosunek... może to jest wyjątkowe, ale mówiłem, znajoma, która pracuje w jednej z telewizji, nie wiem jakiej, że to już było jakiś czas temu, że kiedy robili zdjęcia, jakieś przygotowali program uchodźców, to jednak im kazali, żeby ci uchodźcy, którzy wchodzą, żeby to były takie chłopy potężne, żadnych kobiet, żadnych dzieci, żeby na tych zdjęciach nie było, żeby takie osiłki tam wchodziły. W telewizji publicznej. Proszę? W telewizji publicznej. W jakiejś telewizji polskiej, jednej z polskich. I to się, to się kształtuje jakiś łatwo strach wbudzić ludziach. To jest na temat uchodźców się mieli mówić. A stosunek do Żydów? Stosunek do Żydów, czyli moim zdaniem... Też nie wiedza? Moim zdaniem to jest... Nie wiedza też pewnie, bo często antysemici polscy w ogóle Żyda w życiu nie widzieli, a jak widzieli, to nie widzieli, że to Żyd. Jak jedna pani mojej znajomej Żydówce w kiosku mówi, ach, te Żydy, mówi tutaj wszystko i tak, a nie wiedziała, że jej zaprzyjaźniona klientka od zawsze też jest Żydów. Więc to jest wiadomo, że to jest szalenie skomplikowana sprawa, gdzie jest antysemityzm antyjudaizmo-kościelny, całe wieki, zabójcy Chrystusa, lud wybrany, który zdradził, który sobór, przełom, nie Żydzi zabili i tak dalej. To już nie ma co powtarzać tego, ale w moim przekonaniu pozytywną rzecz bym powiedział, że chyba ogromny postęp nastąpił, ogromna rewizja, że tego pomieszanego ekonomicznego z religijnym antysemityzmu przedwojennego, no w Polsce jednak nie ma. To są jakieś rezidua, które jeszcze potykują. Jest nie do pomyślenia właściwie. Nie tylko przed wojną, w czasie okupacji. Przecież wiadomo, że Polacy w czasie okupacji uczestniczyli w tym gonieniu ukrywających się Żydów, co wiem od moich znajomych, gdzieś tam mieszkańców wiosek, którzy opowiadają takie sceny właśnie. Z jednej strony ryzyko, że jak ukrywają Żyda, to ich wszystkich wymordują. Z drugiej strony to byli Żydzi, którzy byli no, Żydki, no, żeśmy nie lubili i byli uprzedzeni z góry. Więc tutaj moim zdaniem myśmy zrobili bardzo dużo tutaj. Myślę, że też Jan Paweł II ma tu ogromną zasługę. On tak dobitnie, może i
jego doświadczenia z Wadowic tu się przyczyniły do tego, że on żył w mieście, gdzie nie było właściwie antysemityzmu, gdzie była przyjaźń między tymi środowiskami, takie było wyjątkowe te były te Wadowice, że on to głosił, on to jednak, to jest pierwszy papież od świętego Piotra, który poszedł do synagogi. To było cudowne, byłem tam wtedy. Płakali ci z Polski, Żydzi ze wzruszenia, ja też, bo to coś niebywałego. I modlił się żydowskimi modlitwami, którymi każdy ksiądz się codziennie modli, psalmami. Czyli coś przełamuje jakieś stereotypy. Ale one są raz zakorzenione chyba w tym lęku przed obcym, gdzie jest ciągle wizja Żyd obcy, jakiś spisek, jakaś międzynarodowa organizacja niszcząca, zawładniająca światem. Jakieś historie, które stwarzają konkretne problemy, których jedna strona drugiej nie rozumie kompletnie. Przecież ten spór o karmelitantki w Oświęcimiu, to było coś tak bolesnego, absurdalnego w gruncie rzeczy. W ogóle już nie chodziło ani o Oświęcim, ani o karmelitanki. To chodziło, żeby tych Żydów tam nie wpuścić, albo żeby pokazać tym gojom, że to jest nasze miejsce. To już też Jan Paweł II nas uratował z tego. To wspomnienie okropne. I te wydarzenia, gdzie nie ułatwiamy sobie, że nie zawsze sobie ułatwiamy spotkanie. Już nie będę wyliczał, bo pamiętamy to ostatnie. Utrudniają to. Ale wiemy wszyscy, że antysemityzm jest grzechem, jest sprzecznym z chrześcijaństwem, że w każdym razie zawsze z dumą wspominam i się chwalę, nie chwalę się moimi kazaniami, które są niezłe, ale nie wypada się chwalić, ale z jednego jestem dumny. Otóż 3 maja powiedziałem kazanie, że mieliśmy wspaniałe królowe, które były zawsze z zagranicy jakieś. Tam wymieniłem, a to Marysieńka, a to Bonę, a to tam, ale największa królowa, najwspanialsza królowa, to była Żydówka, to jest Żydówka. No więc tak nieprzyjemnie się zrobiło, cicho w kościele, ale rzecz została powiedziana, bo takie są fakty, nie? Ksiądz, ten król ogłosił królową Polski, ksiądz prymas Wyszyński to zatwierdził, więc już nikt nie może podskoczyć. Także no cierpliwości, myślę, że każdy, kto przyczyni się do tego, żeby to jakoś rozładowywać, rozsuwać te kurtyny uprzedzeń. Taki wyszedł wywiad Rzeka z arcybiskupem Muszyńskim. Opowiadało mi, że on, to nie ma tamtego, on tego nie opowiada, ale opowiadają, że jak pojechał do Ameryki, to on głównie czas spędzał w domach żydowskich, gdzie rozmawiał z tymi ludźmi. Po prostu rozmawiał. I ktoś mi to opowiadał, mi to więcej zrobiło niż 3 kongresy żydowsko-chrześcijańskie. Po prostu to się tak dzieje. I to nie zrażajmy się tego. I jednak strony dialogu koniec końców się nie obrażają. Wściekną się, potupią, wymyślają, ale to jest podejmowane. I to jest fakt, że żyjemy w tym czasie, a nie przed wojną na przykład. Więc to jest wspaniałe. Proszę Państwa, już się rozglądam. Czy ktoś chciałby już zapytać? A, super, dziękuję. Czy mogę prosić, mamy wolontariuszy, którzy nam pomogą? Może ja dam swój mikrofon, dobrze? Podpowiadać inteligentne pytania. Dzień dobry, moje nazwisko Zabielska. Ja chciałam zapytać księdza, ponieważ tam ksiądz wspomina w swojej książce o trudnym przebaczeniu. Ksiądz miał taki moment w swoim życiu, że musiał komuś przebaczyć i że to trwało dłuższy czas. Ja chciałam zapytać, co według księdza, co to jest przebaczenie? I czy jeżeli ja, mimo że mówię, że przebaczam, a nadal czuję żal i ból do tej osoby, czy to nie jest przebaczeniem? No, to już jest nieźle. Jeżeli tylko ból i żal, to na to nie ma medycyny. Ten ból i żal, on może pozostać do końca życia i nie ma przed kim udawać, przed sobą ani przed Bogiem, że tego nie ma. Tylko tak
upraszczając bardzo, że jak zobaczę tę mordę, to mi się scyzoryk w kieszeni nie otwiera. To nie czuję wściekłości. Myślę, że wyleczenie się z nienawiści do kogoś, kto nas skrzywdził. No nienawiści takiej, która zawiera to wszystko, co zawiera nienawiść i to, żeby mu się źle działo, żeby tam też coś takiego doświadczył albo gorszego i że patrzeć na niego nie mogę i że ręku mi nie podał. No, te wszystkie elementy, w których się wyraża nienawiść i która w środku w człowieku no, odżywa, to tak jest. Ja myślałem, że już przebaczyłem, ale jak zobaczyłem tego faceta, jak przyszedł do redakcji, z powrotem się to wszystko obudziło i nie ma rady. Myślę, że to jest o takie... Ja uważam, że to jest cud łaski Bożej. Jak się prosi Pana Boga, żeby nas wyleczył, to w końcu wyleczy. Może są jakieś inne wytłumaczenia również w porządku naturalnym, ale że ta sama rzeczywistość, ona jest, ona się nie zmienia. On nam krzywdę zrobił, ale no, jak człowiek widzi, no zrobił. No. Tak to widzę. Nie wiem, czy to jasno powiedziałem, ale tak. Nie potrafię jaśnie. A jeszcze chciałam zapytać, jak można się nauczyć takiego podejścia do życia i do tego, co nas spotyka, jaki preferuje ksiądz, że ksiądz nie da się wkręcić w jakieś tendencje, w ostre reakcje, że jest ksiądz takim balsamem, jest ksiądz no, w pewnym sensie, może to złe słowo, układny, ale no, daje taką nadzieję, że można znaleźć porozumienie i że można zrozumieć tego innego, tego niech... Nie, tak z tej książki tak wygląda? Nie, z tego, co słucham. To jest to nieszczęście, niestety, że człowiek jak mówi w takim wiadomości, zawsze siebie trochę tak, nawet jak nie chce, to się przedstawia więcej. Że ja nie wiem, ja sam nie jestem przekonany, czy czasem można się dogadać. To, jeszcze tego nie osiągnęłem, więc nie wiem co, bo to są jakieś granice, gdzie nie warto sobie skakać do oczu. Są manipulacje, gdzie chcą nas ustawić na linii ataku. Nie? Niech mi nie wmawia, że nie ma wolności w Polsce. No, przepraszam, ja żyłem w czasach, kiedy wolności naprawdę nie było. Jest ograniczona, jest zagrożona, jest i tak dalej, ale no, nie przesadzajmy, nie? To nie jest to, cośmy przeżyli w czasach okupacji, czy w czasach nawet PRL-u. Więc ten dystans, żeby przecedzać te treści, które nas atakują, które nami manipulują, skądkolwiek, nie? To równie dobrze Kościół też, Kościół. Zostawmy Kościół jako święte tajemnice wiary, ale kler też potrafi manipulować, rozumiecie? Więc to... Prześladowanie straszne Kościoła, bo Smarzowski zrobił film o klerze. Jakie prześladowanie, jakie szykany. No. Jest wolność na szczęście. I wcale nie chcę takiego rządu, który będzie nie dopuszczał takiego filmu na ekrany. Tak, więc no, nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe. Może po śmierci, wtedy człowiek jest rzeczywiście spokojny, ale... Myślę, że to jest jedno, żeby mieć swoje zdanie, żeby wiedzieć, czy warto angażować się aż tak bardzo, żeby nie iść za tłumem, który pędzi z kamieniami w rękach czy z palmami w rękach, żeby mieć swoje zdanie, ale są sprawy, w których nie należy być takim spokojnym i oczywiście potem możemy rozmawiać o formie, nie? Można strzelać z jakichś armat, robić jakiś hałas straszliwy i w ogóle nie uszkodzić nieprzyjaciela. Lepiej czasem może strzały zjadliwości lepiej wypuścić i trafić w sam newralgiczny punkt, żeby go sparaliżować. Ale nie jestem tak. Ale są takie drugie strony, z którymi ksiądz by nigdy nie porozmawiał? Czy są takie drugie strony, z którymi nigdy ksiądz by nie porozmawiał? W Polsce trwa debata, czy na przykład można rozmawiać z narodowcami? Czy da się rozmawiać z narodowcami? Czy to już jest taka granica, której... Nie, jako ksiądz, ale jako stary człowiek, ja nigdy nie powiem, że z kimś nie można rozmawiać. Można mieć niewielką nadzieję, że coś z tego wyniknie.
Może nie z wszystkimi naraz, może po jednemu ich brać. Poza tym jest taka w tym niby dialogu wada, że my oczekujemy, że nas rozmówca pod koniec rozmowy padnie na kolana i się rozpłacze i powie, zgrzeszyłem, błądziłem, szedłem naszą drogą. To tego nie można oczekiwać, tylko zostawić, że on poszedł, zasiać mu jakieś ziarno zwątpienia. To już warto rozmawiać. Proszę Państwa, kto następny? O, tutaj widzę, że Pani, ja może podejdę. Państwo mają świetnie, bo nas widzą, a my was ledwie trochę. No, jest trudno. Czy mogę prosić jeszcze raz? O, właśnie. Już mamy. Ja chciałabym zapytać Małgorzata Rosłońska, proszę księdza. No, jest sytuacja polityczna taka, jaka jest w tej chwili w naszej Polsce. Mamy bardzo podzielone społeczeństwo. Mamy podzielony naród. Ludzie po prostu są bardzo wrogo do siebie nastawieni i jakoś też no nie ma takich nawoływań, żeby jakoś, jak pojednać ten naród? Nie wiem, czy jakieś tu pytanie można postawić, ale co by ksiądz powiedział nam o tym, o pojednaniu narodu? Są nawoływania. Pani nie słucha listów pasterskich. Biskup zawsze nawołuje, nikt się tym kompletnie nie przyjmuje. A do czego prezydent Duda nawoływał przed 11 listopada? Nie, nic, wprost przeciwnie. Także w nawoływaniach to ja przyznam, w nawoływaniach nie pokładam wielkich nadziei. Chyba, że się jakiś zjawi ktoś, czyli głos, będziemy wszyscy słuchać, jakaś profetyczna postać, charyzmatyczna. Tak z tymi nawoływaniami jest. I co zrobić, by takich podziałów nie było? Pani pyta, w jakim kierunku iść? Nie wiem, nie mam pojęcia, bo myślę, że to jest możliwe tylko te działania w zakresie każdego, jakie ma możliwości, nie wiem, jakiś ma klub, grąd znajomych, żeby tych nie pogłębiać, żeby starać się wysłuchać, zrozumieć, nie osądzać, ale jakieś akcje masowe, narodowe, pojednania, może jakaś okupacja. Nie wiem. Ktoś mnie spytał, czy jest coś takiego, co nas wszystkich Polaków łączy? Ja myślę, że jest. Co nasze kłótnie. Że ktoś z zewnątrz będzie patrzył, nic z tego nie zrozumie właściwie. Z wielu elementów naszych kłótni, gdzie my zaciekle się kłócimy o coś i to jest nasza tajemnica narodowa, że my wiemy, dlaczego to jest takie straszne, dlatego fatalne, dlaczego tak się trzeba o to kłócić. I to nas łączy na razie. Czy z tego gdzieś można dalej pójść? Nie. Ja nie znalazłem takiej rady nigdzie u nikogo, kto powiedział. Ja myślę, że to jest takie dzieło, jest łatwo zepsuć. Nie? Nigdy takiej wielkiej jedności nie było. Już nie udawajmy, że na przykład opozycja antykomunistyczna była taka zjednoczona, jednomyślna. Kto pamięta, to pamięta. Kto młody, to niech sobie myśli, że to była taka sielanka. No nie było. To było zarzewie tego, jakieś początki to już tam wtedy były. No tacy są ludzie, mają różne zdania. Tak jest nasza historia, że myśmy nie mieli okazji różnić się, tak jak w wolnych społeczeństwach może się mieli czas tego nauczyć, że można być innych poglądów i współpracować z innym. Tak, no moim zdaniem to jest takie, i to bardzo łatwo potem rozkręcić, ustawić jednych przeciwko drugich, jedną nogę przeciwko drugiej, no to wszystkośmy widzieli, jak to się nakręcało. Ludzie jest łatwo napuścić jednych na drugich. Moim zdaniem trzeba budować tam, gdzie to jest możliwe, te spotkania z innymi, co nie jest łatwe, ani przyjemne, ani zachęcające na pierwszy rzut oka. Może nie od razu robić spotkanie klubu Tygodnika Powszechnego z klubem Gazety Polskiej, bo takie ci młodzi ludzie z tych klubów takie wysuwali propozycje, ale no odradzałem to raczej, bo trudno, może to przeskoczenie jakichś etapów. Może tak z jednego z Gazety Polskiej zaprosić, do nich ktoś jeden niech pójdzie. Nie wiem, może trzeba pójść na wspinaczkę i wtedy dopiero w góry.
Więc to jest wielki problem, tutaj nie mam odpowiedzi. Myślę, że bardzo dobrze, że ten problem jest, tego problemu coraz więcej ludzi jest świadomi, że to jest okropne, że to jest bez sensu, że to jest niebezpieczne, absurdalne. Co więcej, prawdopodobnie jest to także podsycane przez tych, którzy niespecjalnie naszą Polskę kochają. Dziękuję za to pytanie. Ja może dopowiem tylko, że dzisiaj prowadziłam spotkanie z takimi dziewczynami, które bardzo się angażują w życie publiczne. Jedna z nich, to jedna z pań, tych 14, które blokowały Marsz Niepodległości na moście Poniatowskiego. I ona fantastycznie opowiadała, jak ona to robi na własny użytek. Otóż jeździ po wschodniej Polsce, gdzie tam lubi spędzać wakacje i rozmawia z każdym. Z sąsiadem, z panią na targu, z panią w sklepie, na różne tematy. No to jest bardzo trudna praca, ale ona rozumie tak właśnie tą pracę nad takim pojednaniem narodowym. Tak, no myślę, że to jest jakiś sposób, oczywiście, tylko proszę zauważyć, nie wiem, jakie państwo mają doświadczenia, wiem takie, że w różnych środowiskach, do których należy, coraz więcej jest tematów, które trzeba omijać po prostu. Rozmawiamy wszyscy ze sobą, jesteśmy przyjaźni, ale jak jakieś śmierdzące jajko, omijamy pewne tematy. No, czy nas to zbliża? Może. Może tak się polubimy, że to przestanie śmierdzić to jajko, ale oby. Nie sądzę, żeby to był sposób, że trzeba oczywiście rozmawiać ze wszystkimi, ale rozmawiać i rozmawiać. Nie? Możemy się spotkać i opowiadać sobie kawały, nie? To też będzie rozmawiać. Więc... To jest trudne, to jest trudne. Boję się, że ta pani na moście też nie znalazła takiego złotego klucza do tego wszystkiego. To prawda. Ale fajnie, że o tym myśli. Niech żyje. Potem nosiła miesiąc kołnierz ortopedyczny. Niech żyje, zwłaszcza dzisiaj, w dniu, kiedy kobiety zaczęły głosować. No właśnie. Proszę państwa. Kto chciałby? O, tam pan. A, tutaj pan w piątym rzędzie i później w dziesiątym. Czyli rozdajcie po kilka mikrofonów równocześnie. Andrzej Smek, postaram się oderwać nas trochę od ziemskich problemów, jeśli tak mogę to wyrazić, ponieważ mam pytanie z innej bajki niejako, a napotkałem kiedyś na to pytanie u księdza Michała Hellera. Nie podam odpowiedzi, od razu zastrzegam, ale to pytanie chciałbym księdzu zadać, mianowicie w ostatnim czasie coraz częściej się mówi o tym, że jesteśmy w przededniu odkrycia życia w kosmosie, a być może takiego mądrego życia jak my, a może nawet mądrzejszego. I co to by oznaczało dla nas chrześcijan, ponieważ myśmy już taką rewolucję kiedyś przeżyli. To było około 200 lat temu, kiedy sformułowano po raz pierwszy teorię Darwina. I kiedy się okazało, że świat jest dużo starszy niż nam się wydawało, że jest. Co znaczy, że w tym biblijnym przekazie o jego stworzeniu nie wszystko jakby tutaj pasowało do naszych wcześniejszych wyobrażeń. Ja oczywiście nie spodziewam się, że ksiądz tutaj da jakieś stanowisko Kościoła, tylko chodzi mi o takie no, w rzeczywistości prywatne zdanie, czy to byłaby rewolucja, czy to nie byłoby jakiegoś dla nas, czy to nie byłaby też rewolucja i gdzie moglibyśmy takiej odpowiedzi na dylematy najprostsze szukać, na przykład co z istotami, które są równie mądre jak my, a może nawet mądrze jeszcze, czy one też mogą liczyć na zbawienie. No ja mam nadzieję, że to nastąpi, bo ten świat się straszliwie Panu Bogu nie udał, nie? Ten kwiat stworzenia, jakim jest człowiek, no myślę, że trochę jest rozczarowany tym swoim produktem. I to nie byłaby żadna... Tego w ogóle Biblia nie wyklucza. Oczywiście Biblia się nie czyta jak reportaż ze stworzenia świata. To jest już ogromna praca wykonana egzegetów, teologów, jak w ogóle rozumieć te teksty mityczne, takie, jaki jest ich sens religijny, że Pan Bóg stworzył świat i że stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. To jest przekaz wiary opowiedziany w kategoriach tamtej mentalności. Więc i to mówię nie nawet jako prywatny człowiek, ale z nauczania Kościoła. To nie byłaby żadna rewolucja. To było szalenie ciekawe oczywiście, ale nie, to nie jest. Mamy taką
tendencję zawsze, żeby wykluczać, nie? To nie są prawdziwi Polacy, to nie są prawdziwi ludzie, to nie są prawdziwe stworzenia Boże. To... A Ewangelia nie. My jesteśmy, co jesteśmy, a jeżeli są na innych planetach inni, to witajcie kuzyni, no nie ma problemu. To nie byłaby rewolucja żadna i Kościół by funkcjonował, jak funkcjonuje, może tylko by sobie zrobił statki kosmiczne. Nie, ale poważnie biorąc, nie była to rewolucja i załamanie się nauki chrześcijańskiej. Akurat to nie. To inne może zagrożenie, ale to nie. Dziękuję. Będę spokojniejszy. Co pan powiedział? Jest pan spokojniejszy. Ja też jak się dowiedziałem, to odetchnąłem z ulgą, muszę powiedzieć. No chyba, że to będzie sztuczna inteligencja, to wtedy to może być zagrożenie. Że co? Chyba, że to będzie sztuczna inteligencja. Sztuczna inteligencja może być zagrożeniem dla Kościoła. Czy w kosmosie żyje sztuczna? Tak może być. Nie. Takie są teorie, dobrze, że nawet to, jeżeli... To jest na spotkanie z księdzem Michałem Hellerem nawet... i tego, bo nas za daleko zaprowadzi, a pewnie no ja się na tym na tyle nie znam, że wolałbym coś się nie wymądrzeć. Bardzo prosimy następnego pana. Dobry wieczór, Paweł Skierski. Ja chciałem zapytać, w mojej wyobrażam tak sobie przynajmniej księdza, że reprezentuje ksiądz nurt w Kościele, który jest bardzo otwarty i akceptuje pewne trudne sytuacje, myślę o sakramentach dla związków niesakramentalnych, dla obecności homoseksualistów w Kościele. Chciałem zapytać, to są te sytuacje, z którymi kościoły protestanckie sobie poradziły, to znaczy zaakceptowały je. I moje pytanie, ponieważ czytałem w abonencie chwilowo niedostępnym o tym, że dużo ciepła księdza do protestantów, czy do pewnych nurtów protestanckich, czy w księdzu nie była, nigdy nie zdarzyła się pokusa konwersji na protestantyzm? Nie, to od razu takiej w ogóle pokusy nie miałem. Natomiast przeżyłem taką niesamowitą radość właściwie, trzeba powiedzieć, po Soborze Watykańskim II. Nie wiem, nie widzę dobrze, czy pan jest stary, czy młody, ale już mało kto pamięta, może w seminarium ktoś nie był, to nie wie, ale każdy traktat w teologii seminarium rozpoczynał się od błędów luterańskich, które się podważały, właściwie pozytywną doktrynę się poznawało, rozpoczynając od obalając protestantyzm. I to była taka jakaś defensywna teologia, jeszcze potrydencka. I teraz nagle od Soboru do dziś dnia myśmy zobaczyli, ile nas łączy, ile wniósł Kościół luterański w zrozumienie Pisma Świętego, w całą tą sferę egzegezy i tak dalej. Więc nie mam, zupełnie nigdy mi nie przyszło na myśl w ogóle, żeby przychodzić do innego kościoła. Od tych innych kościołów też Kościół rzymskokatolicki uczy się na ich błędach, nie? Jak, ile płacą za różne, może i na naszych także się uczą. Więc nie, myślę, że żyjemy w epoce jako chrześcijanie, jako chrześcijanie i katolicy także, naprawdę zbliżenia się do myśli Chrystusa, że to jest koniec epoki wojen religijnych. To jeszcze mamy trudność może ze strony islamu, ale także do islamu papież mówi, wierzymy w jednego Boga. Kiedyś wszyscy będziemy jedną wspólnotą. Jak spytali Jana Pawła II, kiedy to wygłosił w, jak to się nazywa, no powiem zaraz, przemawiał do tysięcy młodzieży muzułmańskiej, czy to zjednoczenie Ojca Świętego zdaniem nastąpi w historycznym wymiarze, czy w eschatologicznym, powiedział w eschatologicznym, oczywiście, czyli po końcu świata, ale nie szkodzi. Jest jeden Bóg, który jest nad tymi wszystkimi. Ja byłem w Asyżu na tym spotkaniu wszystkich religii na zaproszenie papieża. Bądźmy razem i się módlmy.
To nie było w historii świata tego o chrześcijańskiej. Myśmy albo nawracali tych innowierców, albo mordowali, albo dysputy z nimiśmy prowadzili co najwyżej. Ja to powiedział, stańmy razem i się módlmy. Na niebie pokazała się tęcza, to jest znak przymierza. Widziałem, byłem, także nikt mnie tutaj nie przekona, że nie było tęczy. Ale to jest niesamowita zmiana. W chrześcijańskiej i w katolicyzmie to są procesy, które powiedziałbym, są takie choroby, które żarły przez stulecia Kościół i mentalność chrześcijańską. To nie jest dziwne, że to z trudem się z tego leczymy, ale to, co za mojego życia się stało, to jest tak cudowne, że w ogóle nie potrzeba konwersji. A jeżeli chodzi o konwersję w takiej grupie, w której się spotykamy co tydzień, taka, no nie wiem, taka, no jest grupa ludzi. Czytamy Ewangelię na najbliższą niedzielę, rozmawiamy o życiu mniej więcej co tydzień. I jedna z uczestniczek właśnie dokonała konwersji, przyszła do kościoła luterańskiego i zaprosiła mnie na tą uroczystość konwersji. No, nie poszedłem, prawda? Jak mi tam owieczka przechodzi do innej owczarni, no już nie wymagajcie za dużo. Ale przychodzi do nas i dalej jesteśmy w dobrej komitywie. My się uczymy się jedni od drugich, sobie pomagamy. Gdybym mógł jeszcze zapytać, a jaki jest księdza stosunek do kultu przedmiotów? Mówię o relikwiach, mówię o kulcie obrazu cudownego Matki Boskiej. Przyznam się, że pytam, ponieważ sam mam z tym problem. No, nie pan jeden. To jest cała historia, skąd to się w ogóle wzięło. Nie? Jest taki historyk kościoła, jest, nie ma niestety, zmarł, ksiądz Jan Kracik, który był taki bezlitosny do takich różnych spraw, bardzo to jasno przedstawiał, jak przychodziło chrześcijaństwo do różnych tak pogańskich krajów i były sanktuaria, były jakieś święte miejsca, święte gaj. I chodziło o to, żeby przebić ich, że mamy lepsze, skuteczniejsze relikwie, więc powstały te relikwie, sanktuaria, żeby były te przedmioty, których się może człowiek uchwycić i będą lepiej działały niż tamte pogańskie. I to jakoś tak się zaczął ten kult, potem ma swoją historię. Ja myślę, że to jest tak. Sama myśl, powiedzmy, jest do zaakceptowania, że my przez te znaki, obraz, czy kość piszczelową, czy język świętego Antoniego, jak Państwo wiedzą, przechowywany w Patrze, że my czcimy nie językowi, oddajemy cześć, tylko kazaniom świętego Antoniego, jego myśli, jego słowu. Czcimy pamięć tych ludzi, tak jak fotografie dziadka czy ojca sobie stawiają na biurku, tak samo te pamiątki, one mają nas kierować do czegoś, co jest odyla, co jest ponad. I prawdopodobnie tak było także w tych pogańskich religiach, że to nie była część świętego drzewa, tylko w drzewie widziano hierofanię, że tu się objawia moc transcendentna, że to nie jest część deski, na której położono olej i farbę, tylko to jest taki znak, który kieruje nas do osoby, którą przedstawia, która nie jest. To jest dlatego niebezpieczne, że tkwi w człowieku ta potrzeba magii, magicznego działania. No. Ksiądz kardynał Dziwisz, jak papież miał ten zamach, przechowywano zapas krwi papieża do ewentualnej transmisji. No ale potem się wyleczył i została ta krew, zaproponowali Dziwiszowi, czy powiedzieli, że jest. I on tam odpowiednio zabezpieczywszy, przechował to, bo wierzył, że będzie o świętym Jan Paweł II ogłoszony. No i są relikwie Jana Pawła II, taki gazik jakiś umoczony w tej krwi Jana Pawła II. No i wszyscy ha, 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 tutaj jeden Dziwisz handluje relikwiami, nie handluje, bo to oczywiście nie za pieniądze. I tak wszyscy sobie śmieją, póki ktoś bliski nie zachoruje na coś, to wtedy błagają, słuchaj, czy nie mógłbyś od Dziwisza tych relikwii Jana Pawła II wziąć. Też nie sądzę, żeby dla każdego to było jakieś magiczne działanie, że przyłożę cudowną krew i będę uzdrowiony, tylko to jest znak jakiejś treści głębszej. To jest jakby ryzykowne, że może się to zwyrodni, czy się sprzedaje, czy tam rozprowadza relikwie jako przedmioty o własności magicznej.
I to jest od Ewangelii. Pamiętacie Państwo może tę kobietę chorą na krwotok, która mówiła, byle się tylko dotknęła jego szaty i będę uzdrowiona, Jezus. I ona się dotknęła tej szaty i była uzdrowiona. Ale Pan Jezus jej wyjaśnił, wiara twoja uzdrowiła cię. Nie szata, tylko wiara. Więc to są formy wsparcia wiary znakami zewnętrznymi i niedobrze jest, jeżeli znak zewnętrzny przesłoni rzeczywistość, którą ma wskazywać, a nie do niej prowadzi. Takim wywodem rzeczy oczywistych dosyć chciałem powiedzieć o moim stosunku do rzeczy. A osobiście muszę powiedzieć, że staram się zachować dystans jednych. Wiedząc, jak to łatwo się przemienia w magię, nie rozprowadzam relikwii, nie bardzo się angażuję w ten kult tych materialnych rzeczy, ale rozumiem jego sens i znaczenie. No był czas, że w ogóle nie wolno było czcić obrazów na przykład w kościele przez jakiś moment, tak, i potem były już herezje, które wykluczały przez obrazów. Ale my nie obraz czcimy, tylko to, kto przedstawia. No ale świadomo, jak to jest, nie? Nie kopia, tylko oryginał, dotknięcie. Mógłbym parę takich gorszących anegdotek opowiedzieć, ale nie miejsce na to, jak to jeszcze jest monetaryzowane, bo to można jeszcze przemienić na pewien zysk finansowy. Nie? Tak, no niestety, to jest tak zawsze z wiarą, z religią, że ona jest manipulowana, wykorzystywana, sprzedawana za pieniądze i zwyrodniała, i to jesteśmy ludźmi. Czy to mniej więcej jest odpowiedź? Tak? Nie bardzo. Że kult relikwii z dziesięciorgiem przykazań? Nie tylko to. Tam jest więcej, dlatego że my na ogół... Ja rozumiem, o co Panu chodzi. To powiem, że na ogół my w ogóle nie znamy 10 przykazań, tylko znamy taki skrót z katechizmu. Nawet on ma inną numerację niż żydowskie przykazania. I rzeczywiście jest tam wiele takich elementów, które... No, choćby właśnie ta część obrazów, której nie bierzemy pod uwagę w ogóle. Tylko po pierwsze, interpretatorzy mówią, że część tych takich rytualnych przepisów to jest związana z ówczesnym tłem kulturowym. Być może. Natomiast ja mówię, że jako chrześcijanin, że kiedy Pana Jezusa spytano o największe przykazanie w prawie, to On wskazał rzeczywiście wybrane teksty z Tory, żeby Boga miłować, Pana wszystko i bliźniego, jak siebie samego. I to było największe przykazanie w prawie i prorokach, czyli w pierwszym przymierzu. Ale chrześcijanie może powinni zauważyć, że Pan Jezus potem powiedział, nowe przykazanie daję wam. Moje przykazanie daję wam. I powiedział o przykazaniu miłości nie jak siebie samego, tylko taką miłość, żeby dać życie swoje, żeby inni mieli życie. Że Chrystus jednak zreformował to prawodawstwo. Nie przyszedł go znieść. Mówi, nie przyszedłem znieść prawa, ale je wypełnić. I chrześcijanin jednak ten dekalog odczytuje w kategoriach ważności interpretacji nowego przymierza. I jedynym właściwie narzędziem hermeneutycznym do odczytania nauczania Chrystusa to jest miłosierdzie, mówi papież Franciszek. Że wszystko, co on mówi, trzeba jednak rozumieć, że on głosi miłosiernego Boga. No tak to w każdym razie wygląda, że pierwsze przymierze zostało dopełnione w drugim. I pewne rzeczy tam wyeksponowane jako sprawy istotne, jak chodzi o robienie wizerunków, tutaj odeszło zupełnie na plan dalszy. I miłość jest w całym swoim wymiarze, w całych swoich
obowiązkach, jakie za sobą pociąga, straszliwych czasami. Jest tym wielkim przykazaniem, w którym sprawa obrazu odchodzi na dalszy plan. W każdym razie tak, tak to jest z tym dekalogiem. I jak to się mówi, że dekalog to wystarczy, to może wystarczy, ale chrześcijanie mówią, że nie, że myśmy poszli, że Chrystus poszedł dalej niż dekalog. Mamy kolejne pytanie. Tak, szczęść Boże, Ignacy Pańczyk. Przeksiędzę, mam takie pytanie, bo czytałem w Więzi taki artykuł. Przepraszam, Starzy, ja jestem trochę głuchawy. To powiem wyraźniej. Dobrze, teraz? Dobrze, tak, tak. Tak, przeksiędzę, bo czytałem ostatnio w Więzi taki artykuł i był trochę pesymistycznie mnie nastawił. Czy Kościół, jako właśnie to, co ksiądz mówi o oddaniu wszystko za wszystko, przekazanie miłości, jest jeszcze w stanie czymś zaskoczyć i być takim zarzewiem dialogu, może raczej dyskusji? Czy ksiądz może odpowiedzieć, czy Kościół katolicki ma taką jeszcze siłę, taką sprawczą siłę jakby rozpoczęcia rozmowy? Czy może tak jakby trochę zaszokować? Ja myślę, że to pytanie nie pan pierwszy postawił, że tak je bardzo wyraźnie wyartykułował Jan Paweł II i powiedział, że jest dla starych chrześcijańskich krajów, czy katolickich, potrzebna nowa ewangelizacja. Że tego już nie powiedział, to Franciszek raczej dopowiada, że Kościół tak się zinstytucjonalizował, tak zorganizował swoje działanie, tak znalazł różne wyjścia z sytuacji, że przestał być tym ogniem, który Pan Jezus powiedział, ogniem przyniosłem i chcę, żeby on był zapalony. Tu i ówdzie jest w różnych miejscach świata i kraju i tego, ale jako instytucja wymagał nowej ewangelizacji, czyli to zaczynamy wszystko od początku niejako. Nie od początku, bo to nie jest od początku, ale z całym dorobkiem naszego doświadczenia. Więc to pytanie istnieje i myślę, że w tych miejscach świata, gdzie jest wystawiane na takie ekstremalnie trudne próby, gdzie ludzie oddają życie za wiarę, gdzie w imię wiary ratują innych ludzi, w tych krajach arabskich niektórych, że tam może jest to taki płomień zapalający i w naszym europejskim znudzonym chrześcijaństwie takie ogniska się zapalają. I Pan się rzeczy, ja wierzę, że jest jeszcze w stanie Kościół. Ja wierzę, dlatego że ja wierzę w Ducha Świętego. A socjologiczne analizy może mówią, że nie. Ale ponieważ parę razy się zdarzyło, że coś tam na nowo się zapaliło i płonęło, więc wierzę, czy mam nadzieję, że tak. I strasznie bym nie chciał być takim księdzem do końca przewidywalnym, bo to tak jest, że taka przewidywalność, wiadomo, że w małżeństwie to ksiądz będzie mówił, czy Kościół będzie mówił, że nierozerwalność jako seksie, to wiadomo co, i że tak jest, tak jak Pan mówi, że czy może zaskoczyć, że jest tak przewidywalny, że jak widzimy księdza na ekranie, to przełączamy na inny kościół, inny kanał, bo już wiadomo, co powie, nie? Jak ta historyjka taka, już nieraz powtarzam, ale powiem jeszcze raz, jak mąż oszukiwał żonę, ona nie chodził do kościoła, tylko do knajpy zawsze w porze mszy. Wraca kiedyś, pyta, byłeś w kościele? Byłem. Było kazanie? Było. Co ksiądz mówił? O grzechu. Co mówił? Był przeciwny. No więc to jest taki mechanizm rzeczywiście istnieje. No i jest to wezwanie, Pan tu wyła wezwanie, które przed Panem Jan Paweł II skierował do całego kościoła. I to wskazuje na to, że to pytanie jest zasadne. A ja odpowiadam tutaj jako ksiądz, ale wierzący, że jeszcze nadzieję pokładam w Duchu Świętym, że on te ogniska rozpali. W skali indywidualnej, i to mi pomaga w to wierzyć, w skali indywidualnej jestem świadkiem tego. Po prostu ksiądz ma taki fart, że spotyka ludzi, którzy się nawracają, którzy wracają do Boga skądś tam, z bardzo dalekich światów.
I w ogóle nie wiadomo, nie powinni tego robić. Zmienia się ich życie, są takimi wspaniałymi, wierzącymi świadkami wiary. I że coś takiego jest możliwe, na pewno nie pod wpływem moich kazań ani mojego kolegi. Że to jest, no jak patrząc na te wydarzenia, mówię sobie w sercu Dioce, jak piszą Włosi na murach, Bóg jest. No bo inaczej tego się nie da wytłumaczyć. Więc jak na mniejszą skalę może, tak będzie trzeba, to może też zajmie się bardziej globalnie. Dziękuję za to pytanie, bo są takie pytania, z którymi trzeba stąd wyjść raczej niż z odpowiedziami. O te podziały, o to, żeby Kościół, jak pan mówi, zaszokował, żeby wstrząsnął, żeby... Proszę państwa, tak, pani, proszę. No pani specjalny mikrofon, to jest z tego samego mówić, co pani Ola. Będę stała w takim razie. Proszę księdza, mam takie pytanie. Czy uważa ksiądz, że kobiety mogłyby albo powinny zostać księżmi? Mają przecież tak dużo do powiedzenia, mają w sobie taką ogromną mądrość. Wiele kobiet jest matkami, jest kontynuatorkami gatunku ludzkiego. Myślę, że kobiety mają w sobie bardzo dużo mądrości, dużo takiej dobrej energii, którą mogą przekazywać dalej, tylko że są trochę zopresjonowane przez mężczyzn, między innymi przez księży, którzy pełnią trochę taką funkcję mężczyzn. Liderów. Takich liderów, dokładnie. Nawet to, co przed chwilą ksiądz powiedział. Właścicieli. Przecież prawie. Nie przez moje kazanie, ani kolegi kazanie, prawda? Więc może byśmy dożyli takich czasów, kiedy ksiądz powie nie przez moje kazanie, ani koleżanki, tylko po prostu doszedł do tego, w jaki sposób ten człowiek, czy to kobieta, czy mężczyzna. Tak dziękuję. Jest, rozumiem pytanie. Że ja to, bardzo dziękuję za to, to pytanie. To, co powiem, to pewnie nie zyska się, nie zdobędzie aplauzu wielkiego. I moim zdaniem to nie jest problem, że kobiety nie są księżmi, tylko w ciągu stuleci można to prześledzić, jak myśmy przedobrzyli funkcję księży. Jeszcze te kobiety unieszczęśliwia się tym, że będą księżmi. Akurat mi to potrzebne. Matka Boska nie była księdzem, a była ważniejsza niż wszyscy księża razem wzięci. Że kobiety są mądre, oczywiście są mądre. I co? A księża są tacy mądrzy, to one mogą, powinny być dołączone do tych mądrych księży. Sens. Księża nie muszą być znowu tacy mądrzy, nie byli tylko byli przyzwoici. Natomiast ja myślę, że tu jest błąd, że ta maskulinizacja, o której pani mówi, to zgarnięcie wszystkich funkcji przez księży, to jest nieporozumienie. Przecież no, w Polsce to jest tak, że w innych krajach jak zmniej księży, to nie jest, ale tak. Ksiądz uczy, jak po katolicku przeżyć narzeczeństwo, jak potem płodzić czy nie płodzić dzieci, żeby po katolicku ksiądz uczy. Ksiądz potem uczy przedszkolaków, ksiądz uczy w szkole, duszpasterstwo akademickie, wykłada może na uniwersytecie, prowadzi, zajmuje się staruszkami, jest kapelanem domu starców i prowadzi na cmentarz i odprawia jeszcze gregoriańską mszę za zmarłego. Wszystko to ksiądz ma w rękach. Kasę ma ksiądz. Tak nie musi być. Nawet tak nie jest. Na przykład pogrzeby w Brazylii prowadzą świeccy, ministrowie chrztu bardzo elegancko. Ja myślę, że myśmy, że ta struktura, która jest wykształtowana historycznie, to był czas, że księży uważano po prostu za psiogonich nie miano. I on, Grzegorz Wielki, wywalczył, dowartościował znaczenie tej kasty. Przyszedł taki moment, że biskup mógł króla pozbawić władzy, nie jak go ekskomunikował, zwalniał z posłuszeństwa. Ale tego nie ma w Ewangelii. To jakoś starano się wprowadzać w życie Ewangelii, jak umieli. I stopniowo kler także stworzył taką kastę. Początkowo nie było, byli starsi, to byli ludzie, którzy byli żonaci, którzy żyli w społeczeństwie. Potem ich obowiązki wymagały większego oddania się i tak dalej. I włazić w te struktury, tak uporządkowane w ten sposób, że jeszcze kobiety, kobietom wkładać się kapłaństwo, nie, proszę bardzo, ale sam nie radzę. No, nie, nie, nie.
nie widzę tej potrzeby, bo raczej trzeba trochę odkanonizować, odsakralizować księży, że są normalne, że to jest jakaś funkcja w Kościele. Ale czy to jest najważniejsza funkcja w Kościele? Na pewno nie jest najważniejsza. Wszyscy myślą, że najważniejsza. Ma kasę, decyduje, mówi kazania, ma głos. To jest chore. To trzeba zrezygnować. Nie wiem, może ja mi tylko temu, proszę bardzo, jeżeli dojdziecie do takiego wniosku z całym Kościołem, to Sobór chyba musi to postanowić, to nie widziałbym w tym nieszczęścia dla Kościoła, ale entuzjastą tego nie jestem. To jest, jak mówię, to jest błąd, który jest w czym innym. Kobiety mogą nauczać i nauczają, są wspaniałe, to coś tak zmienia, nie? Tak w stosunek do zakonnic, tak się siostrzyczki takie tam gotują, piorą księżą, są takie siostrzyczko, ksiądz mówi, a to ciach, siostra jest. Doktor habilitowany, wykłada na uniwersytecie, jedna, druga, trzecia, nie? Po drugie już to się zmienia, ta sytuacja zakonnic w Kościele. I kobiet też, no, do czynienia się, że mają coś do powiedzenia. I koniecznie, żeby były księżmi. Te argumenty, że są przez chłopów jakoś zdołowane, to dla mnie nie jest argument. Znaczy źle, że są zdołowane, ale do tego nie muszą być księżmi. A jak będą księżmi, to dopiero zobaczę, jak to jest przyjemnie. No, proszę bardzo. Ja może powiem z punktu widzenia kobiety w Kościele. Ja po prostu mam wrażenie, że nie do końca ten Kościół, który jest patriarchalny, mnie jako kobietę akceptuje. I myślę, że o to też pani chodziło, że nie do końca te wszystkie prawa, które mają mężczyźni, nie, no są szkoda, też prawami to kobiet. Oczywiście w starych, starej encyklopedii Kościoła, kościelnej ktoś znalazł takie hasło mulier vide scandalum, czyli kobieta szukaj pod zgorszenie. Nie, taki odnośnik był. Więc były te, oczywiście od tego już my dość daleko doszli, tylko państwa o moje przekonanie własne. Nie jestem ani papieżem, ani soborem, więc mogę sobie mieć przekonanie, jakie chcę. Ja nie widzę takiej potrzeby i nie sądzę, żeby to była dobra przysługa, żeby pani na przykład była księdzem zatrudnionym w warszawskiej praskiej diecezji. Czy pani by miała w czasach poprzedniego biskupa, czy pani miała odporność księdza Lemańskiego, żeby te wszystkie tego. Pozdrawiamy księdza Lemańskiego. Lemański to wytrzymał, nie? Ale biedna kobieta tutaj, jeszcze dziecka, może w ciąży pani akurat wtedy by była. No, po co to pani jest? Proszę księdza, mi chodzi po prostu o to, żeby także w Kościele, jako przestrzeni publicznej, ale także w parlamencie, ale także w telewizji, w różnych przestrzeniach publicznych, żeby kobiety były słyszalne, żeby mówiły, żeby głosiły, tak jak mężczyźni mówią, amen, ekspertami niech tak się są. Stanie, oczywiście. To w ogóle o to nie ma sporu. Ekspertka. I to po trochu, z trudem, w bólach, ale się rodzi. Poczytajcie Radzik, ona to na bieżąco informuje jednak i o tych bólach, i o tym, jakie tu się pola otwierają. I jednak chcąc, nie chcąc, trzeba się z kobietami już dzisiaj liczyć w Kościele. Ja bym tu na chwilę oddała głos Ani, dobrze? Aniu, gdyby nie ty, nie byłoby tej książki. Powiedz, co ty myślisz o problemie kobiet w Kościele? Przypomina mi się taka wizyta u, powiedzmy, ważnego biskupa. I rozmawiamy przez jakiś czas i na koniec mówi, tak, właśnie moje dzienniki przepisują teraz trzy siostry. Pisałem ręcznie i teraz oddałem je do przepisania trzem siostrom zakonnym. I tak przyznam, że wielokrotnie, kiedy czytam na przykład właśnie naszą koleżankę redakcyjną, Zuzannę Radzik, i widzę, jaki ona nieustannie wkłada trud w to, żeby głos kobiet był słyszany w Kościele, ale też siostra Borkowska, tak? Jej ostatnia książka, która pokazała właściwie,
jak wygląda sytuacja kobiet w kościele, więc to się dzieje. Natomiast to, o czym pani mówiła, to jest właśnie wybór kobiet, czy chcą być, czy nie chcą być, czy chcą być na takich zasadach, czy na innych. Więc byłoby dobrze, gdyby ten wybór należał do nich. W tym sensie, że czy jest taka potrzeba, czy one powinny tak funkcjonować, no niech ten wybór należy do nich. No, często pojawia się też taka myśl, że my nie potrafimy sobie zabrać tej władzy w kościele. To walka o władzę. Matko. Ale mnie złapał. No właśnie, no i rozmawiam z nim. To dlatego, że jest po wyborach samorządowych. To wszystko dlatego, że jest po wyborach. Wyrwał o władzę. Więc tak. No teraz mężczyźni ją mają. Tak, tak. Jeszcze o pieniądze. Więc to wszystko jest oczywiście ważne. Ja sądzę, że to jest w ogóle sprawa kultury, sprawa stosunku do kobiety w społeczeństwie w ogóle. Jak się mówi, kapłan z ludu wzięty, dla ludu postanowiony. To jest odbicie mentalności tego społeczeństwa. Przecież to są, to co siostra Borkowska, ona i tak łagodnie tę książkę napisała, są takich głupawych księża, które idą do zakonnic, które lata przeżyły w życiu kontemplacyjnym. Ma tam doktoresy, różne ludzi, nieskończenie wykształcone osoby. I wychodzi taki książlo i im prawi o życiu zakonnym, o życiu mistycznym, jakieś takie pierdoły zasuwa, że ktoś, kto się na tym zna, no to się skręca po prostu. I on, młody ksiądz, bo jest pomazany olejem świętym. No, ale to jest sprawa kultury, to już nie na tym poziomie. To już nie mówię o religijnej formacji kościelnej, tylko ludzkiej. No, niestety Kościół jest pełen takich różnych prymitywów i to jest cudowne, że jednak istnieje przez te 2000 lat, trzeszczy, obumiera w jednym miejscu, wrasta w drugim, ale że istnieje, to jest, znaczy, ale to jest sprawa, mi się zdaje, miejsce kobiet w Kościele, to jest także sprawa chamstwa, które jest, no po prostu, nazwijmy to po imieniu, no, w stosunku do zakonnic przez księży, to, powiem, że to nie ma wątpliwości, że gdyby nie było zakonnic, to misje katolickie w innych krajach już by dawno diabli wzięli. My oczywiście bardzo jesteśmy tam inteligentni i ofiarni i głosimy, ale to, co robią zakonnice w tych krajach, one dają świadectwo miłości do tych ludzi, naprawdę czasami trudnych. I to jest wielka chwała. I to są kobiety, które... A to taki jeden odcinek, który miałem okazję z bliska widzieć. Po prostu szapo do samej ziemi. To nic by nie było z tych misjonarzy męskich, to by pożytku, no Pan Bóg jest wszechmogący, może by ich coś z nimi zrobił, ale ja sobie tego nie wyobrażam. Proszę Państwa, jak z bicza strzelił, minęły 2 godziny. Zaczęliśmy od kobiet, prawie skończymy na kobietach, ale słyszę, że jeszcze ktoś chce bardzo zadać pytanie, tak? Ostatnie? Tak, szczęść Boże. Bóg zapłaci. Bardzo, bardzo długo czekałam na spotkanie z księdzem. Nie ukrywam, dzisiaj odwołałam zupełnie inne spotkanie, jakieś 100 kilometrów stąd. I chciałabym zapytać księdza o celibat. O co? O celibat. O celibat? Tak, w kościele. Ponieważ inne kościoły to sobie inaczej z tym poradziły. Księża się żenią, zakładają rodziny i mogą świecić przykładem i pokazywać innym, jak żyć prawidłowo. Mm-hmm. A dlaczego kościół nasz tak się kurczowo trzyma celibatu? No, czy to nie chodzi tak o kurczowo. Sprawy majątkowe na przykład? Ja myślę, że każdy z nas zna co najmniej jednego księdza, który prowadzi jakieś tam podwójne życie. I... Nie, to miałem na myśli. Ale... Ale rozumiem, mam powiedzieć o celibacie. Tak. Więc nie miałem na myśli tego dowcipu, na którego Państwo się śmieli, może go nie znać, jak zrobiono ankietę wśród księży w Polsce, czy są za zniesieniem celibatu, czy za utrzymaniem. Odpowiedź była ani jedno, ani drugie. Niech zostanie tak, jak jest. Więc nie to miałem na myśli, tylko miałem na myśli to, że Kościół, będąc świadom, że celibat jest wprowadzony przez decyzję Kościoła, nie jest objawiony jako taki, że kapłaństwo ma być związane z celibatem, przyjmuje małżeństwa duchownych wschodniego wrzątku,
przyjmuje do kościoła także anglikańskich duchownych, którzy mają rodziny i żony i nie każe im tych żon wypędzać gdzieś tam z domu czy nawet z łoża. Więc powiem, to nie jest aż tak rygorystycznie w sensie teorii, że w kościele rzymskokatolickim jest miejsce także dla księży, którzy są żonaci i mają swoje rodziny. To pytanie oczywiście nie tylko pani stawia, wielu ludzi stawia to pytanie. Nawet Franciszkowi Papieżowi postawiono i on dość zdecydowanie powiedział, że nie, że tutaj się nie widzi słuszności zmiany tego. Jaka jest geneza celibatu? No, polecam książeczkę księdza biskupa Rysia, jeszcze nie był biskupem, napisał, jest historykiem, napisał książeczkę pod tytułem Celibat, opowiada historię tego celibatu. To są dwa oczywiście motywy. Według księdza Rysia i innych autorów główny motyw to był, żeby kapłaństwu nadać te cechy wyłączności, poświęcenia Bogu, coś takiego jak śluby zakonne, że się człowiek wyrzeka innych związków na rzecz, taki wzniosły ten motyw oblubienica, Kościół oblubienica Chrystusa. Drugi motyw, który niewątpliwie odegrał rolę, to jest problem finansowy, że jest problem potem z dziedziczeniem, z majątków, z funkcji, od wszystkich tych materialnych obciążenia parafii, utrzymaniem całej rodziny duchownego. No to taki, nie wiem, czy w tej chwili mówili mi bracia z wschodniego obrządku, Ukraińcy, że tam dużo jest tych księży żonatych. No oni wszyscy chcieli pracować w miastach, bo na wsi nie utrzyma rodziny. I pchali się do miasta z takiego prostego powodu, że tego, no można to jakoś inaczej zorganizować w miastach, zebrać pieniądze, podzielić sprawiedliwie. Więc. Ale w każdym razie ten problem ekonomiczny majątku kościelnego też odegrał na pewno dużą rolę. I był rzeczywiście, jak pani mówi, tak ze stanowczością wprowadzany przez Kościół z trudem w X wieku. Właściwie to się już tak dość decydowało, dość długo trwało. I dlaczego Kościół rzymskokatolicki się tak przy tym upiera? No myślę, że z tych motywów mistycznych przede wszystkim, a nie finansowych, chociaż kto wie, może tamte też odgrywają rolę. Ale mówiąc poważnie, myślę, że w sumie mimo wszystkich niekonsekwencji on się jakoś pewnie sprawdza, że ta formuła duszpasterza, księdza, nie mówię o zakonnikach, ale duszpasterza, który no nie jest zaprzątnięty zabezpieczanie własnej rodziny, że ona w trudnych sytuacjach zdaje egzamin. Też może to ma jakieś znaczenie dla mentalności. Z drugiej strony niektórzy mówią, ktoś, kto nie zaznał, poszedł jako dziecko do seminarium, czy bardzo młody człowiek i potem nigdy nie miał na utrzymaniu rodziny, nigdy nie drżał o własne dziecko, które jest chore, nigdy nie przeżywał różnych dramatów małżeńskich, że on jest z zewnątrz, on tego nie zrozumie do końca. Czy wszystko trzeba przeżyć, żeby zrozumieć do końca, czy wszystko trzeba zrozumieć do końca, można pytać. Ale że to mimo wszystko w Kościele łacińskim zdało egzamin. I myślę, że dlatego, że odpowiedź, że do tej pory w przekonaniu tych, którzy decydują o tych sprawach, to jest zmiana, którą by jednak Sobór, myślę, musiał, to nie może być dekret papieża, decydować, że jest przekonany, że mimo wszystko, bez złudzeń, że nie jest to idealnie, że to zdaje jakoś en bloc z egzamin. To jest chyba odpowiedź na to. Oczywiście jakie są niebezpieczeństwa, też wiadomo, że celibat, już pomijając niezachowanie celibatu, dramaty różnych związków, które stąd powstają i potem są szalenie skomplikowane sytuacje. Ja myślę, że jest zamiast tego takiego otwarcia się na wszystkich potrzebujących i na Boga i oddanie się taki oblubieńczy związek z Bogiem, który wszystkich kocha, że
że to może mieć też psychologicznie jakieś reperkusje negatywne, że człowiek, który żyje sam, no jest bardziej narażony na jakąś taką pokusę egocentryzmu, wygodnictwa, no takich starokawalerskich przywar. No i nie ma tej żony, która jak go poniesie, zacznie bredzić, coś opowiadać, popatrzy ze zmrużonymi oczami na mnie w taki sposób, że pół słowa urwę, jak mi opowiadał mój przyjaciel, że on tak lubił tak bajać, opowiadać, i mówi, wiesz, i w pewnym momencie patrzę na moją żonę i zmrużone, ironiczne oczy od razu mnie przywracają do przytomności. Że to jest na pewno jakaś luka. Pan Bóg stworzył człowieka, mężczyzną i kobietą stworzył ich. I to Jan Paweł II zwrócił uwagę, że człowiek to jest mężczyzna i kobieta. Czyli taki bez kobiety to jest taki półgłówek trochę, nie? No ale to już takie są niepoważne dywagacje. No, Kościół ten świadomy kosztów opowiada się jako za lepszą formą, za celibatem księży. Taka jest odpowiedź. Dlaczego? Dlatego, że uważa, że to jest lepsza forma, niż gdyby byli żonaci. Czy ma rację? Wolno dyskutować. To nie jest ani dogmat wiary, to jest sprawa dyscyplinarna, to jest sprawa ustalona przez Kościół. Czy można się modlić, żeby znieść celibat? Nie wiem, ale ksiądz Józef Tischner, jak kładł się na drzemkę po obiedzie, to mówił, że go absolutnie nie budzić, chyba że zniosą celibat. To wtedy ma kłopot. No ale może to by zapobiegło takim dewiacjom, które istnieją właśnie wśród księży. Co by zapobiegło? Dewiacją, no na przykład pedofilii. Taki temat może ostatnio bardzo modny, ale może właśnie to jest jakiś przyczynek tego. Może. Tu zdania są podzielone. Jednak tych dewiacji bez celibatu też jest po dziurki od nosa, tylko są mniej reklamowane. Bo jakoś zawsze się chętniej reklamuje te, które są w kontraście z teorią. Nie? Ksiądz, który ma być świadkiem Pana Jezusa, gościem Ewangelii, który wiedzie życie niemoralne, jeszcze Magari jest pedofilem, no to zgromadzi wszystkie telewizje świata. Nie? Jak jest dobry ksiądz, to przykład jest z Alemańskiego, bo jak był proboszczem tam u siebie i normalnie prowadził parafię, fajnie, wspaniale, miałem rekolekcję u niego kiedyś, tam żadna telewizja nie przyjechała. A jak wszedł w spór z biskupem, to nie można było do tej plebanii się dostać. Wszyscy przyjechali, bo ksiądz się kłóci z biskupem, to trzeba to nakręcać. No. No, tak działają media, no więc tak samo jest z tym celibatem, no. Czy tam z tymi odchyleniami. Ale nie ma takiego przekonania, że to jest przyczyna, mi się zdaje, jednomyślnego w świecie badaczy tego zagadnienia. Są takie hipotezy, ale prawdę mówiąc, nie przypuszczał jednak. Na przykład przemoc seksualna jest plagą rodzin, a nie parafii. To jest największe pole do nadużyć seksualnych w rodzinach, więc może znieść rodziny, no ale jak rodziny, to skąd dzieci? No, dziecko, no. No to już poleciał ksiądz. To prawda. Proszę Państwa, bardzo, bardzo dziękuję w imieniu nas wszystkich za to, że przyszliście. Bardzo dziękuję w Waszym imieniu. A podpisywanie? Annie Goc, tak zaraz, Annie Goc i księdzu Adamowi Bonieckiemu za tą wykonaną robotę. Mówię Wam, czytajcie tą książkę, ona naprawdę zmienia życie. A teraz zapraszamy na parter, tam na parter, tak, trzeba zejść na parter. Nie tutaj na parter, tylko jeszcze niżej. I tam redaktorka Anna Goc i ksiądz Adam Boniecki będą podpisywać książkę. Chciałem ostrzec, dziękuję bardzo i dobranoc. Że nie będę robił tak, jak robiła Szymborska. Ona pytała, kto pochodził z książką, jak pan na imię? Jan. Więc pisała, Janowi, któremu zawdzięczam wszystko, Szymborska. Więc tak nie będę. Halo? Donoszę, że każdy, kto zamówi prenumeratę Tygodnika Powszechnego, dostanie w prezencie moją książkę Połączenie odebrane.
To byłem ja, ksiądz Adam Boniecki.